W dzisiejszym odcinku Dolny Śląsk, Zamek Książ, Świdnica i Kościół Pokoju oraz inne. Zapraszam. Dojechaliśmy do Świdnicy i jestem teraz w parku przy kościele. Tak wygląda ów kościół. Bardzo ładny. Niestety zapomniałem okularów i słońce mocno razi w oczy. Tak właśnie z zewnątrz wygląda Kościół Pokoju w Świdnicy. I teraz pójdę zobaczyć, jak wygląda rynek w Świdnicy. A teraz będziemy jechać do Wałbrzycha i będziemy oglądać z zewnątrz i może z wewnątrz Zamek Książ. Tak, proszę Państwa, wygląda Zamek Książ głównie. Jak skosić trawnik i go nie zadeptać? Wystarczy robot automatyczny, którego się trawę. I dosyć mocno, także latanie tutaj będzie ciekawe. Zamek Książ z dołu, ale wcale nie takiego dużego dołu, bo tu jest jeszcze jedno piętro, tam są jeszcze schody w dół i tam jest jeszcze kolejna dziura. To co właśnie widzieliście, było zamkowym sklepikiem. Można tam było kupić między innymi sztućce, talerze, szafę, nawet biurko. Niektóre rzeczy wyglądały jak oryginały, no niektóre były troszeczkę nowoczesniejsze, jak jakieś takie pamiątkowe figurki czy wyroby ze szkła. Ale generalnie wyglądało to dosyć ciekawie i gdyby nie to, że już mam takich pamiątek sporo, to może bym kupił coś. A teraz? Teraz będziemy szli tam, na punkt widokowy, żeby mieć lepszy widok na zamek. Zrobiło się zimno, musiałem założyć czapkę, trochę głowę i włosy urywa. Natomiast przyszedłem sobie teraz na punkt widokowy, który jest kawałek od zamku i widoczek jest obłędny. Punkt trzeci wycieczki, czyli zamek Grodno. Spinam się. Jakaś tajemnicza willa. Budowa tajemniczej willi. Tak samo jak budowa tajemniczego zamku. Tak to wygląda. Zamek Grodno w miejscowości Zagórze Śląskie. Nad pięknym zalewem. Ale tak wieje, że chyba nie polatam dronem. Zamek Grodno. Podobnie jak Zamek Książ. Zamknięty. Jak wszystkie muzea z racji koronawirusa. O.
mimo moich obaw, że mocno wieje, udało się polatać i zrobić troszeczkę fotek, no i oczywiście te ujęcia. Niestety zamek Grodno sobie zobaczyłem z zewnątrz. W zasadzie tak jak książ, ale książ przynajmniej byłem na dziedzińcu, a tutaj brama zamknięta, wieża zamknięta i praktycznie nigdzie nie można wejść. Ale zameczek taki całkiem spoko, jak na taką małą mieścinkę, wioskę. Także teraz punkt czwarty i ostatni, Srebrna Góra. Mam nadzieję, że dojedziemy tam jeszcze za jasnego. Dojechaliśmy pod twierdzę Srebrna Góra. Jest tam. Niestety twierdza jest w chmurach. I jak tam latałem dronem na wysokości twierdzy, to wszystko było zachmurzone. No, zdarza się. Ale jeszcze jest jasno. Twierdza się rozciąga stamtąd, tam. Natomiast zwiedzanie twierdzy zostawimy sobie na inny raz.